Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 15. z kolei sesję Rady Gminy. Witam Pana Wójta Zygmunta Litwiniuka, Pana Skarbnika Grzegorza Panasiuka, sekretarza, przepraszam, tu przyzwyczajenie, i Panią Skarbnik, Panią Zofię Kukawską. Witamy Panią Inspektor. Drodzy Państwo, na 15 radnych obecnych jest 12, także nasze obrady są jak najbardziej prawomocne. Czy są uwagi co do porządku obrad? Otrzymaliście wszyscy Państwo proponowany porządek obrad. Czy są uwagi? Bardzo proszę. Wysoka Rado, proszę o wniesienie do porządku obrad uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tuczna w roku szkolnym 2021. Dziękuję bardzo. W punkcie proponuję... W punkcie 5 F. Czy Państwo radni? Tak? Dobrze, oczywiście. Także proszę bardzo o wprowadzenie tej zmiany. W punkcie 6 C. Ustalenie średniej ceny paliwa. Czy są jeszcze jakieś wnioski, jeżeli chodzi o porządek obrad? Nie widzę. Przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Bardzo proszę, pani Krystyna Dmitruk. Tak. Pani Maria Sobiewicz. Pan Krasnodar Gorowicz. Pan Zenuk Artyk. Pani Agnieszka Kudraszuk. Tak. Pan Sławomir Szkura. Bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym podpunktem, podpunktem C, jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Na pewno wszyscy radni się zapoznali z tym protokołem. Czy mają Państwo uwagi co do treści protokołu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przyjęcia protokołu. Bardzo proszę, pani Krystyna Dmitruk. Pani Maria Kąpiewicz. Pan Krasnodar Fedorowicz. Pan Zenon Karpiewicz. Pani Agnieszka Kozłaszczyk. Pan Sławomir Kukura. Pan Krzysztof Olecki. Pani Marta Sankowska. Pani Agnieszka Świerczyńska.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Następnym punktem, punktem trzecim jest sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta gminy Tuczna. Bardzo proszę, panie wójcie, o zabranie głosu. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w okresie międzysesyjnym dokonaliśmy odbioru końcowego inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej numer 101-149L w miejscowości Tuczna. To jest ta droga przy szkole, ośrodku zdrowia. Wartość inwestycji to 133 806 złotych 53 grosze. Zadanie dofinansowane zostało z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 56 295 złotych. W dniu 31 lipca miało miejsce otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na dokończenie robót związanych z budową boiska piłkarskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej. Wpłynęły trzy oferty, z których najniższą oferta opiewała na kwotę 428 440 zł. Jest to kwota dużo niższa od kosztorysu, jaki przygotowała nam firma, która tutaj dostarczyła dokumentację techniczną. Także oferent obecnie uzupełnia dokumentację w związku z tak niską ceną, chociaż oferent jest nam znany, ponieważ już kilka inwestycji wykonywał, także na pewno obroni tą swoją rażąco niską cenę. Aktualnie prowadzimy w trybie zapytania ofertowego procedurą wyboru wykonawcy na dostawę 40 sztuk laptopów na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego w Tucznej. Zadanie dofinansowane jest w całości w ramach projektu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus. Suma obydwu programów to jest kwota 100 000 zł. Również ogłoszone zostało postępowanie w trybie zapytania ofertowego na renowację elewacji i dachu budynku środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na kwotę 59 784 zł, czyli na kwotę kosztorysową. Ogłoszony został również przetarg nieograniczony na remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bokinka Królewska, Wólka Zabłocka i Żuki w ramach projektu Rewitalizacja gminy Tuczna. Według harmonogramu projektu inwestycja ma zostać zakończona do końca przyszłego roku. Tak jak już wcześniej wspominałem na poprzednich posiedzeniach, projekt Rewitalizacja gminy Tuczna opiewa na 3 lata. W tym roku mamy drugi rok funkcjonowania, a więc te świetlice mają być oddane do użytku w przyszłym roku. Oczywiście nie znaczy to, że wykonawca nie może przyspieszyć wykonania inwestycji. Pomimo przeprowadzenia 5 postępowań przetargowych nie udało się wyłonić ze względu na cenę wykonawcy na budowę dwóch wież widokowych w miejscowości Tuczna oraz Żuki w ramach projektu zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Otrzymałem wstępną zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na przeprojektowanie wież w celu zmniejszenia kosztów inwestycji. Wieże będą w części zbudowane teraz z elementów stalowych, ocynkowanych. Ponadto też otrzymaliśmy aneks na przedłużenie realizacji projektu, także Urząd Marszałkowski bardzo pozytywnie podchodzi do tego zadania, które obejmuje 5 samorządów, a gmina Tuczna jest liderem tego projektu. W wyniku dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisana została umowa z przedsiębiorstwem komunikacji samochodowej w Łosicach na dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do zespołu szkolno-przedszkolnego w Tucznej w okresie 1 września 2020 rok do 30 czerwca
2021. Dwie oferty zostały złożone, w tym oferta PKS Łosice była ofertą tańszą na kwotę 198 492 zł. Kolejna oferta to oferta Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim na kwotę 208 656 zł. Także różnica no ponad 10 tysięcy. Oczywiście samochody mają być nie starsze niż 20-letnie, zgodnie tutaj z warunkami zawartymi w procedurze. No i spełnia PKS Łosice, spełnia ten warunek. Już rozpoczął prace związane z dowożeniem, z ustawieniem tutaj rozkładu jazdy autobusów. Również w okresie międzysesyjnym przeprowadziliśmy przetarg na dostawę energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej z kilkoma samorządami, między innymi gmina Kodeń i miasto Terespol. Najtańsza oferta została przedstawiona przez firmę Enea. Cena zakupowa jednostki energii to jest 0,274 grosze. To jest około 10 groszy niższa cena niż obecnie cena, którą kupujemy. Umowa sprzedaży będzie obowiązywała od nowego roku na okres 2 lat. W okresie międzysesyjnym z powiatem realizujemy kilka zadań drogowych. Jednym z zadań jest przebudowa chodnika w miejscowości Tuczna. Powiat zakupił i dostarczył nam kostkę krawężniki obrzeża, natomiast po stronie gminy jest zadaniem jest robocizna. Realizujemy to własnymi siłami, a więc jeden pracownik etatowy gminy i trzech pracowników zatrudnionych z Urzędu Pracy na potrzeby tej inwestycji. Także grupa czteroosobowa plus koparko-ładowarka z operatorem. Również remontujemy dwa odcinki dróg powiatowych. Jeden odcinek to jest rozbitówka Wólka Zabłocka-Kolonia Zabłocie, wspólnie też z gminą Kodeń i z powiatem. Na odcinku 3 km wywieziono tam dotychczas 51 samochodów kruszywa i wyrównano równarką na naszą gminną. Kruszywo zostało pozyskane z przebudowy bocznicy kolejowej w Małaszewiczach. Za transport płaci powiat, natomiast my tutaj naszą równarkę udostępniamy na te potrzeby. Rozpoczęto również remont drugiej drogi powiatowej w Władysławów-Żuki na odcinku też około 3 km. W obecnej chwili wywieziono 13 samochodów kruszywa i wyrównano równarką. Naprawiono również przepust na drodze gminnej w rozbitówce Kolonii. W okresie międzysesyjnym otrzymaliśmy z rąk premiera Sasina czek w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Ten czek opiewa na kwotę 581 tysięcy. Także tu z panią skarbnik no z radością przyjęliśmy tą wiadomość, bo praktycznie nasze problemy finansowe przesunęły się w czasie. Natomiast otwiera się wkrótce kolejny nabór, bo też 6 miliardów przeznaczono drugiej transzy na Fundusz Inwestycji Samorządowych. Oczywiście ubiegać się będziemy też w tym kolejnym naborze. Mam nadzieję, że nie mniejszą kwotę pozyskamy, także jeżeli już pozyskamy, to myślę, że naprawdę komfortowo już nasza gmina może się czuć, jeżeli chodzi o budżet, fundusze, a też i fundusz sołecki, który wydaje się teraz mniej zagrożony niż w poprzedniej sytuacji finansowej. W okresie międzysesyjnym również w związku z pandemią COVID Unia Europejska uruchomiła środki
w kwocie 360 miliardów na całą Unię Europejską. W związku z tym dyrektor Kawałko z Urzędu Marszałkowskiego 4 sierpnia skierował do wszystkich samorządów pismo, ażeby w ramach priorytetów określonych to w tym piśmie, ażeby wypracowali fiszki projektowe, w ramach których chcą te środki pozyskać na własne potrzeby. Ja jako organizator tego stowarzyszenia Aktywne Pogranicze szybciutko skontaktowałem się z wójtami, z burmistrzem. Wypracowaliśmy taką fiszkę. 10 sierpnia ona została złożona, ponieważ 11 sierpnia upływał termin. Nazwa tego projektu Aktywne Pogranicze obszarem odpornym na kryzys, wspierającym cyfrową i włączającą edukację. Jak widać z nazwy, obszarami wsparcia jest edukacja cyfrowa, zdalna edukacja, ale też problemy związane z opieką nad ludźmi starszymi, wykluczonymi, zagrożonymi wykluczeniem. W ramach tej fiszki w naszej gminie przewidziałem adaptację i remont budynku poszkolnego w Dąbrowicy Dużej na potrzeby właśnie ośrodka wsparcia dla osób starszych, wymagających tego wsparcia. Kwota no taka, że tak powiem, założona z sufitu, bo tu nie było czasu w ciągu tych 5 dni na przygotowanie kosztorysu, około 6 milionów. Ponadto jeszcze do tego projektu został dołączony taki pomysł zdalnego nauczania, czyli zakup sprzętu, też portali, ale także projekt telemedycyna, więc medycyny na odległość, usług medycznych. Tu też założyliśmy 1,5 miliona na każdy samorząd. W sumie w ramach tego, w tej fiszki projektowej, 3 takie ośrodki zostały wypracowane, gdzie będą prowadzone usługi opiekuńcze i zdrowotne. Jeden ośrodek właśnie u nas w Dąbrowicy, jeden ośrodek w gminie Terespol i jeden w mieście Terespol. Kwota po zsumowaniu tych wszystkich zadań to jest kwota 46 milionów polskich złotych. No mam nadzieję, że jako zintegrowany, wielowątkowy projekt wpisujący się w priorytety, które zostały określone w piśmie, gdzie Unia Europejska zadecydowała o priorytetach. Mam nadzieję, że mamy szansę na pozytywną ocenę, tym bardziej, że jest naprawdę dużo środków. I to by było na tyle. Ja mam wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo panu wójtowi. Czy mają państwo pytania w związku ze sprawozdaniem z działalności? Nie widzę. Bardzo dziękujemy, panie wójcie. Następnym punktem 4 jest raport o stanie gminy za rok 2019. Wszyscy państwo otrzymali materiały, taki raport wcześniej do przeczytania, ale może pan wójt zechciałby zabrać kilka słów na temat tego raportu. Bardzo proszę. Dziękuję. Oczywiście państwo otrzymaliście raport o stanie gminy. Jest to dokument stosunkowo nowy, ponieważ drugi rok, jak powstał obowiązek opracowania tego dokumentu, powinien zawierać wszystkie dane dotyczące samorządu, konkretnej gminy, w naszym przypadku gminy Tuczna. Jest to dokument, powiedziałbym, dynamiczny, nad którym warto rozmawiać, bo być może państwo po analizie stwierdziliście, że czegoś brak, czy stwierdzicie, że czegoś brak, coś warto podkreślić, coś zostało pominięte. Ja chciałbym, jeżeli można, tylko tu odnieść się do inwestycji ubiegłorocznych i jednej takiej, myślę, kluczowej dla naszego społeczeństwa inwestycji, a chodzi mi o modernizację ujęcia wody
w Wólce Zabłockiej. Jak wiecie Państwo, już kolejny rok modernizujemy stację uzdatniania wody przy wykorzystaniu środków unijnych. Na potrzeby tej inwestycji projekt techniczny opracowaliśmy, zamówiłem bodajże ponad 5 lat temu, także taki jest proces planowania inwestycji w samorządach, ale że to było dobre posunięcie, to widzimy po roku poprzednim i obecnym. Nasi mieszkańcy teraz mogą spać spokojnie, co najmniej 20 lat mają ten komfort, że wody w kranie nie zabraknie, będzie to woda najwyższej jakości, a urządzenia na stacjach uzdatniania są najnowocześniejsze do tej pory, technologicznie dostępne. Ponadto jeszcze zielona energia, czyli instalacje fotowoltaiczne, które wspomagają te stacje, a jednocześnie redukują koszty. No tego nie widać na co dzień, bo to nie jest droga czy chodnik. Natomiast ja wiem z własnego doświadczenia, w momencie, gdy remontowaliśmy stację uzdatniania wody, ja miałem dosłownie mnóstwo, gotował się telefon, że tak powiem kolokwialnie, ponieważ ludzie dzwonią, wujcie, nie ma wody. I tu tłumaczenia, że ta woda będzie za pół godziny czy za godzinę, bo trzeba przyłączyć, czy jest chwilowe wstrzymanie. Także tu dopiero myślę, to ludzie doceniają, jeżeli to mają, to dobro. Także wydaje mi się, że to naprawdę chylę czoła przed waszymi, przed radą, że tak zadecydowaliście, podjęliście to wyzwanie i mamy ten problem już za sobą i to nie jest już problem. Także 20 lat myślę co najmniej te nowoczesne urządzenia popracują i tego obowiązku z nas nikt nie zdjął i tu zapewniamy. No, drugi element, no to oczyszczalnia w miarę nowa, bo 7-letnia, która jeszcze funkcjonuje, natomiast już zadanie pod nazwą modernizacja oczyszczalni już zapisałem do strategii rozwoju gminy, także w przeciągu myślę 5 lat trzeba będzie pozyskać środki, no bo to się starzeje. Jeszcze chcąc powrócić do raportu o stanie gminy, może warto poinformować przynajmniej skrótowo, z jakich elementów się składa. A więc oczywiście, jak każdy dokument typu książkowego ze wstępu, natomiast kolejny punkt to informacje finansowe, bardzo ważne, dochody budżetu, wydatki, stan finansów gminy. Punkt trzeci, informacja o stanie mienia komunalnego, a więc naszym majątku. Punkt czwarty, informacja o realizacji polityk, programów i strategii. I mamy kilka takich strategii, programów. Wymienię lokalny program rewitalizacji, ochrona zdrowia, opieka nad zabytkami, opieka nad zwierzętami bezdomnymi, oświata, polityka społeczna, środowisko, transport zbiorowy, zagospodarowanie przestrzenne, programy gospodarcze. Punkt kolejny, realizacja uchwał Rady Gminy Tuczna. Punkt kolejny, szósty, współpraca z innymi społecznościami samorządowymi. No i ostatni, tradycyjnie, spis treści, także polecałbym wszystkim, zarówno radnym, jak i mieszkańcom, pochylenie się nad treścią tego dokumentu i prosiłbym o pomoc, bo może czegoś tutaj nie ma, a warto by było to uzupełnić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu wójtowi za kilka słów na temat raportu. Drodzy Państwo, w sumie te punkty, podpunkty nieco się pokrywają, ponieważ mamy przed sobą rozpatrzenie raportu o stanie gminy i debatę nad raportem o stanie gminy. Myślę, że Państwo zechcą zabrać głos w tej sprawie, szczególnie tutaj w debacie, bo w sumie to te podpunkty się łączą. Tak jak pan wójt wspomniał, wskazane jakieś sugestie, może opinie na temat tego raportu. Także otwieram debatę nad raportem. Oczekuję jakichś wypowiedzi. No dobrze by było, żeby się radni wypowiedzieli, co sądzą po przeczytaniu, jakie mają odczucia po przeczytaniu tego raportu. Moim zdaniem nasza gmina, biorąc pod uwagę budżet, jest w całkiem niezłej kondycji. Wszystkie
organy tej gminy działają dobrze pomimo różnych nieprzewidzianych okoliczności, jak na przykład COVID. Działamy sprawnie, interesanci są załatwiani, nic nie czeka i nie jakby generuje niepotrzebnych przestojów. Także pomimo no, takiej średniej sytuacji, jednak w moim odczuciu ten raport jest raportem bardzo pozytywnym. Instytucje działają jak powinny i współpraca między tymi instytucjami również. Proszę bardzo, otwieram debatę nad raportem o stanie gminy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do podpunktu C, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy za 2019 rok. I tu bardzo proszę o odczytanie treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy za 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy udziela się wójtowi gminy Tuczna wotum zaufania z tytułu działalności w 2019 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo uwagi co do treści tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Krystyna Dmitru. Za. Pani Maria Matwiewicz. Za. Pan Kacper Federowicz. Za. Pan Zenon Karpiel. Za. Pani Agnieszka Kontrasz. Za. Pan Sławomir Futura. Za. Pan Krzysztof Polęcki. Za. Pani Barta Sankowska. Za. Pani Agnieszka Styrczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszyński i pani Anna Szaniawska. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego, jakim jest postępowanie absolutoryjne. Pod punktem pierwszym jest zapoznanie przez Radę Gminy ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 informacją o stanie mienia komunalnego. Było to szeroko omawiane na komisjach. Czy mają Państwo pytania w związku ze sprawozdaniem? Nie widzę. Następnym podpunktem jest zapoznanie Radę ze sprawozdaniem finansowym, które też bardzo szeroko omawialiśmy. Ale czy może ktoś z Państwa ma jakieś pytania w związku ze sprawozdaniem, korzystając z obecności pani skarbnik? Może ktoś chciałby uzyskać jakichś wyjaśnień? Nie widzę. Następnym podpunktem, pod punktem C jest zapoznanie z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez wójta gminy Tuczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 informacją o stanie mienia z objaśnieniami. I tutaj mam przed sobą
uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 roku właśnie w wyżej wymienionej sprawie. Może przeczytam treść. Na podstawie artykułu 19 ustęp 2 i artykułu 13 punkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, w związku z artykułem 267 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami, po przeanalizowaniu przedłożonych sprawozdań statystycznych oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach pani Jolanta Irobi, pani Mirosława Strzemecka i pan Adam Błaszko uchwala, co następuje. Pozytywnie zaopiniować przedłożone przez wójta gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Czy mają państwo pytania w związku z uchwałą? Nie widzę. Następnym podpunktem jest podpunkt D, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Tuczna. I tu poproszę o momencik, zaraz. Na posiedzeniu, już odczytam treść, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 sierpnia 2020 roku komisja podjęła uchwałę numer 1/2020 w sprawie pozytywnego zaopiniowania wykonania budżetu gminy Tuczna za 2019 rok i wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Tuczna. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Tuczna. Czy są pytania w związku z opinią komisji? Nie widzę. Następnym podpunktem, podpunktem E, jest opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuczna w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. I tu bardzo proszę o odczytanie uchwały. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuczna. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuczna sformułowanym w uchwale Komisji nr 1/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy Tuczna za 2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Tuczna, skład orzekający RIO w Lublinie następujący: Jolanta Irobi, przewodnicząca, Mirosława Strzemecka, członek i Mirosław Wydrych, członek. Na podstawie artykułu 19 ustęp 2 i artykułu 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, uchwala, co następuje. Opiniuje się pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuczna w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Tuczna z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Dziękuję bardzo za odczytanie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie uchwał tych wymienionych przed chwilą? Ponieważ pod punktem drugim tutaj jest dyskusja nad przedłożonymi materiałami. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta gminy Tuczna z wykonania budżetu za rok 2019. I tutaj również szeroko komisje ten temat omawiały. Czy mają Państwa jakieś pytania w związku ze sprawozdaniem finansowym? Nie widzę. Przechodzimy do punktu szóstego, jakim jest podjęcie uchwał i tutaj jako podpunkt pierwszy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. I może poproszę o odczytanie treści. Uchwała Rady Gminy Tuczna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Tuczna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Tuczna za 2019 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo uwagi co do treści tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Krystyna Dmitru. Za. Pani Maria Markiewicz. Za. Pan Rafał Wędrowicz. Za. Pan Zenon Kartu. Za. Pani Agnieszka Kondrasiuk. Za. Pan Sławomir Kuga. Za. Pan Krzysztof Oleński. Za. Pani Barna Sankowska. Za. Pani Agnieszka Skwierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszkiński. Za. Pani Anna Szanowska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym podpunktem, podpunktem B, jest udzielenie absolutorium wójtowi gminy Tuczna z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Tutaj również pozytywnie komisje zaopiniowały ten projekt. Przypomnę, pozwolę sobie odczytać treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczna w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 i artykuł 271 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Tuczna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy udziela się absolutorium wójtowi gminy Tuczna z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mają Państwo uwagi co do treści? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pani Krystyna Dziudzi. Pani Maria Walkiewicz. Pan Kasper Fedorowicz. Pan Zenon Kasper. Pani Agnieszka Kondrasza. Za. Pan Sławomir Kura. Za. Pan Krzysztof Łęcki. Za. Pani Beata Sędkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszczyński. Za. Pani Anna Szaniawska. Stwierdzam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Gratulujemy, panie wójcie. Bardzo dziękuję za zaufanie i za obiektywną ocenę. Natomiast sami państwo już teraz chyba widzicie, jak trudno jest jednak realizować te plany w roku kalendarzowym, ponieważ tak jak mówiłem, inwestycja, projekt, kosztorys, wniosek to są lata, natomiast ocena i przetarg to są kolejne 3-4 lata. W międzyczasie następuje zmiana wielu cen jednostkowych, robocizny, materiałów i my jako samorząd musimy tą różnicę ponosić na własnych barkach. Dlatego jeszcze raz dziękuję. Inwestycje te, które są w planie wieloletnim, są niezagrożone, przekładane są w czasie. Różne tu stosowane są metody, ażeby obniżyć koszty. Jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że gmina według państwa wszystkich rozwija się dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeszcze raz gratulujemy. Następnym podpunktem, podpunktem C, jest uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tuczna w roku szkolnym 2020-2021. Tutaj również komisje na ten temat obradowały, pracowały nad tym projektem. Został przedstawiony, pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje. Dlatego bardzo proszę o odczytanie treści. Uchwała Rady Gminy Tuczna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tuczna w roku szkolnym 2020-2021. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku pozycja 713 w związku z artykułem 39a ustęp 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe, dziennik urzędowy z 2020 roku pozycja 910 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Tuczna w roku szkolnym 2020-2021 w wysokości podpunkt A benzyna bezołowiowa 4,28 zł za litr. Podpunkt B olej napędowy 4,26 zł za litr i podpunkt C autogaz 1,98 zł za litr. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tuczna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Bardzo dziękuję za odczytanie. Czy mają Państwo uwagi co do treści tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pani Krystyna Dmitru. Za. Pani Maria Walkiewicz. Za. Pan Kasper Fedorowicz. Pan Zenon Kasper. Pani Agnieszka Kondrasza. Za. Pan Sławomir Kura. Za. Pan Krzysztof Łęcki. Za. Pani Beata Sędkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski.
podejrzewam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu siódmego, jakim są sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do punktu ósmego, jakim jest zamknięcie obrad. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Zamykam sesję, 15. sesję Rady Gminy.